A teraz, szanki, wzywamy pana Andrzeja Kija oraz Łukasza Zygmunta. A przygotowuje się Marcin Raśkielis i Piotr z Nowego Sącza. Drodzy państwo, pan Łukasz Zygmunt w szacie czarno-granatowej. Brawa dla niego, właśnie hełm zakłada z przepięknym otokiem na swej głowie. A w całej pełnej zbroi płytowej pan Andrzej Kij! Brawa dla niego! To jeden z najsilniejszych zawodników, jak głosi legenda w tym turnieju. I idzie pokazać swe lico oraz uśmiechnąć się. Pozdrowić damy. Bo nie było kto przyjść. Sam nie mogę się popatrygować. Mam trochę za daleko. Drodzy państwo, ja w skrócie przytoczę, co powiedział do Lożydam. Pan Andrzej Kij, brawa dla niego. Nie miał kto przyjść, bo on miał dary różne. Nie było żadnego z Giermków, ponieważ wszyscy siedzą w więzieniu. Bo on sam ich tam wsadził, bo byli niemili. Brawo dla pana Andrzeja Kija, który jak ktoś jest niemiły, to każe tym, że wsadza do więzienia od razu. Dobrze. Panowie sędziowie, gotowi? Tak? Czas. Zawodnicy gotowi. Uwaga. Walka! Ja nie słyszę porównania. Andrzej Kij! Andrzej Kij! Stop, panowie, stop, czas. Zajmuj, uciekaj mi stąd. Dobrze, panowie, dalej. Państwo! Piękna, pełnokontaktowa walka. Proszę państwa, 16-12. Wygrywa pan Andrzej Kij. Brawo, drodzy państwo, pan Andrzej Kij zwycięża i to jest kroczek bliżej finału. Dobrze, zanim ogłosimy następną walkę, bo... Najdzielniejszy z dzielnych, najprzystojniejszy z przystojnych i najsilniejszy z silnych. Szlachetny pan Marcin Borsuk, Herbu Borsuk, brawa dla niego! On już wchodzi w szacie czerwonej. To on, drodzy państwo, to on, brawa dla niego. On jest tak silny i tak dobrze walczy, że zajmuje czołowe miejsce we wszystkich rankingach. Ale ma jeszcze inne przymioty. Jest niezwykle wytrwały. I to on wstał dziś o godzinie 5 rano. Sam jeden i wybrał się na pola grunwaldzkie, aby te oto kwiaty zebrać. Sam na kolanach chodził. Na kolanach, w samych jeno gaciach i koszuli. Sam je zbierał, sam. I pragnął, abym ja poniósł je do loży dam i ofiarował je w ręce tych najpiękniejszych i najczcigodniejszych dam. Oto dar od pana Marcina.
A brawa teraz dla mojego pana! Zostawiam damą oczywiście kwiat. Brawo, pan Marcin Herbu Borsuk! Proszę państwa, naprzeciw Marcina pan Piotr z Nowego Sącza. Niezły wojownik, obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Uwaga, panowie sędziowie gotowi? Dobrze. Czas. Zawodnicy gotowi. Walka! Proszę państwa, bardzo szybka walka. Ładnie! Jest! Jest teraz! Nogi, nogi! Przez Błęcinek! Szeroku go! Stop, czas stop, awaria sprzętu. Czekaj Piotr, czekaj. Dobrze, dalej! Jedziesz Krieger! Krieger! Krieger mocno! Jest! Jeszcze raz! Ładnie! Jeszcze raz! Mocno go! Jest w rogu mocno! Dawaj, 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 Piotrek, dawaj! Ciś, 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 ciś! Ładnie, ładnie, jeszcze raz, jeszcze raz! Jeszcze raz! Nogi, Piotrek, nogi! No, po nogach jedzie! Jest! Dobrze! Nogi! Mocno, Piotrek! Dawaj go! Mocno! Mocno! Odgryź nogę! Odgryź łeb! Gryź go! Czas, stop! Koniec! Stop! Brawo, drodzy państwo, piękna walka, chyba najszybsza w dniu dzisiejszym. Taką mieliśmy przyjemność zobaczyć. Obaj zawodnicy bardzo twardzi. Proszę państwa, 9-6. Wygrywa pan Marcin Waszkielis Herbu Borsuk. Brawo, drodzy państwo, to o pięknie pokonił się Dygno sukieneczką. Jakże on jest powabny i przystojny. 2 minuty.